Opatyla, dzień dobry. Czeka nas kolejny pochmurny dzień ze śniegiem i deszczem. Na południu uwaga na gołoleć. Temperatura od minus 3 stopni na wschodzie do około zera na pozostałym obszarze. Czwartek, 28 stycznia, pora na TeleExpress. Ostrożne luzowanie obostrzeń. Od poniedziałku otwarte sklepy w galeriach handlowych i części instytucji kultury. Protesty mimo pandemii odbyły się po publikacji uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Paulo Sousa w ogniu pytań. Nowy selekcjoner ma plan, jak zbudować zespół, który będzie wiedział, jak wygrywać. Sukces śląskich lekarzy. Zrekonstruowali stopę nastolatka, dając mu szansę na odzyskanie pełnej sprawności. Wygląda na to, że ferie w domu i przestrzeganie zaleceń sanitarnych przyniosły oczekiwany skutek. Dlatego od 1 lutego zostaną otwarte sklepy w centrach handlowych, a także galerie sztuki i muzea. Wszędzie będą obowiązywały środki ostrożności. Zniesione zostaną za to godziny dla seniorów. Dezynfekcja, dystans, maseczka. Zdecydowana większość Polaków pamięta o tym na co dzień. W ostatnim tygodniu średnia dzienna liczba nowych zakażeń koronawirusem spadła do około 5,5 tysiąca. Dlatego rząd zdecydował, że od poniedziałku otwarte będą sklepy w centrach handlowych. Na wniosek przedsiębiorców zniesione zostaną godziny dla seniorów. Otwarte zostaną też galerie sztuki i muzea. Taki stopniowy, bardzo powolny powrót do normalności. Ze względu na dużą liczbę zakażeń za granicą i mutację koronawirusa do 14 lutego będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Do szkół jeszcze nie wrócą starsi uczniowie i wciąż zamknięte będą lokale gastronomiczne i hotele. Do tej pory państwo na pomoc dla przedsiębiorców przeznaczyło 176 miliardów złotych, co pozwoliło uratować ponad 6 milionów miejsc pracy. W Polsce wykonano już 1 000 000 szczepień. Byłoby więcej, gdyby firmy farmaceutyczne nie ograniczyły dostaw do Unii Europejskiej. Polska, zabezpieczając się na przyszłość, chce kupić 5 milionów szczepionek amerykańskiego koncernu Moderna, który przyspieszy dostawy z 4 na 3 kwartał tego roku. Pacjenci, którzy COVID mają za sobą, potrzebują rehabilitacji. Taki szpital w Głuchołazach odwiedził prezydent Andrzej Duda. To pierwsza taka placówka i pierwszy taki oddział w Europie. Jesteśmy w tym zakresie absolutnymi pionierami i muszę powiedzieć, że z całą pewnością jest to powód do dumy. Wraz ze zmniejszeniem liczby chorych w szpitalach covidowych zmniejsza się zajętość łóżek z respiratorami. Tymczasem umowa z firmą EIK na dostawę respiratorów została pozytywnie zaopiniowana przez CBA i tym samym nie potwierdziły się oskarżenia opozycji o niejasności przy zakupie sprzętu medycznego. W Dzienniku Ustaw opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący aborcji. Po publikacji uzasadnienia wczoraj na ulicach polskich miast odbyły się protesty. Mimo epidemii zwolennicy prawa do aborcji wyszli na ulicę. Do masowych manifestacji w całym kraju nawoływała Marta Lempart. Znajdą się lekarze, którzy są tchórzami, którzy będą kłamać, że prawo się zmieniło, którzy będą próbowali odmawiać aborcji. Każdego z was znajdzie. W Szczecinie wobec osób przeciwnym aborcji padały wulgaryzmy. Nic nie zrobiłaś, więc wypie... Medycy alarmują, że fala protestów może znacznie pogorszyć sytuację epidemiczną. Rozprzestrzenianie wirusa może ułatwić brytyjska, bardziej zakaźna jego odmiana, która dotarła do Polski. Te zakażenia rozniosą się i spowodują, że znowu szpitale będą pełne, a pod szpitalami pojawią się karetki, które będą oczekiwały na przyjęcia. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, każde życie w Polsce powinno być chronione przez prawo. Każde życie ludzkie ma taką samą wartość. Nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich. Każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku ma chronić m.in. dzieci z zespołem Downa. Przepisy dopuszczają jednak możliwość przerywania ciąży w przypadku, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy ciąża jest efektem gwałtu. W zeszłym tygodniu poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Dziś Paulo Sousa pierwszy raz odpowiadał na pytania dziennikarzy. Portugalczyk zrobił dobre wrażenie, a kibice liczą, że nie gorsze będą też efekty jego pracy. Paulo Sousa przyleciał do Polski we wtorek wieczorem. Zdążył już m.in. obejrzeć stadion Legii, na którym Polacy zagrają pierwszy domowy mecz pod wodzą Portugalczyka. Konferencję rozpoczął, cytując słowa Jana Pawła II. I plead with you. Modlę się z wami, aby nigdy się nie poddawać, nigdy nie tracić nadziei. Sousa prawie przez godzinę cierpliwie odpowiadał. Dziękował za każde zadane pytanie. Trudniejsze zręcznie omijał. Zadeklarował stworzenie silnego i pewnego siebie zespołu, który będzie wiedział, jak wygrywać. Apelował do dziennikarzy o pomoc w budowie dobrego klimatu wokół kadry. Przyznał się też, że ma pewien problem. Czasami trudno wymówić mi poprawnie niektóre nazwiska, ale muszę się tego nauczyć. Sousa wie już, kto będzie numerem jeden w bramce, ale jego decyzję najpierw poznają główni zainteresowani. Biało-czerwoni eliminację mundialu rozpoczną za niespełna 2 miesiące wyjazdowym meczem z Węgrami.
Moskiewski sąd obwodowy nie zgodził się na zwolnienie Aleksieja Nawalnego z aresztu. Opozycjonista nazwał swoje zatrzymanie demonstracyjnym bezprawiem. Skarży się na łamanie sądowych procedur. Aleksiej Nawalny pozostanie w areszcie do 15 lutego. W dzisiejszym posiedzeniu sądu uczestniczył poprzez łącze internetowe. W wystąpieniu podkreślił, że przez cały czas jest izolowany od swoich adwokatów i wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wychodzą na ulicę w jego obronie. Jeszcze przed rozprawą moskiewska policja rozpoczęła zatrzymywanie współpracowników i krewnych Aleksieja Nawalnego. Jego zwolennicy zapowiedzieli na niedzielę ogólnokrajowy protest. W parku rozrywki w Rotterdamie spłonął budynek miejscowego teatru. Nikt nie zginął, nie ucierpiały także zwierzęta mieszkające na terenie parku. Policja podejrzewa, że było to podpalenie. Bada ewentualny związek pożaru z zamieszkami, jakie wybuchły w Holandii po wprowadzeniu godziny policyjnej, co ma związek z pandemią. Taką decyzję tamtejsze władze podjęły pierwszy raz od zakończenia II wojny światowej. Informacja o tym, że to Kristen Stewart zagra księżną Dianę, wywołała kilka miesięcy temu sporą sensację. Wybór aktorki znanej choćby z serii Zmierzch był ostro krytykowany. Pierwsze zdjęcie ujawnione przez producenta filmu Spencer podbija jednak internet, a Kristen ucharakteryzowana na nieszczęśliwą żonę brytyjskiego następcy tronu zbiera same pochwały. Jak przewieźć bezpiecznie żyrafę, by jako eksponat nie trafiła na szafę? Na tratwie z żaglem. Taki mało wyszukany, ale skuteczny środek transportu wymyślili członkowie ruchu Ocalić Żyrafy z Kenii. Chcą przemieścić w bezpieczne miejsce wszystkie osobniki tego gatunku z wyspy Longicharo. Poziom okalających ją wód podniósł się bowiem tak bardzo, że zagraża to życiu długoszyich ssaków. Ogromny sukces śląskich lekarzy, którzy uratowali stopę 17-latkowi. To była niezwykle skomplikowana rekonstrukcja po wypadku motocyklowym. Tomkowi groziła amputacja, bo jego stopa została zmiażdżona. Były myśli, no, że jednak mogłem tego nie uratować, tej stopy. Ale teraz już w ogóle nie mam takich myśli. W operacji rekonstrukcji stopy podjęli się lekarze Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, wspierani przez specjalistów z Centrum Onkologii w Gliwicach. Stopa została jakby odtwarzana i z tkanek pacjenta, ale z tkanek, które były zaopatrzony naczyniem krwionośnym. Chłopaka czeka jeszcze długa rehabilitacja, ale dzięki tej operacji ma szansę odzyskać pełną sprawność. Co słychać? To pytanie zaintrygowało studentki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zbadały wpływ maseczek i przyłbic na rozumienie wypowiedzi. Wybrały zdania o dużej różnorodności fonetycznej. Naczczo chleby i pyry z dżemem. Najgorzej słychać przez przyłbicę. Wypowiedź w maseczce wypada lepiej, zwłaszcza na wprost mówcy. Lubić czardaszowy pląs. Złotym środkiem okazuje się bawełniana maseczka w połączeniu z gestykulacją. Jako burmistrz stołecznego Targówka miał umorzyć ponad 3 miliony złotych długu spółdzielni mieszkaniowej Brudno, której w tym czasie był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Niedługo później został jej prezesem, informuje dziennik Gazeta Prawna. Sławomir Antonik został wybrany na burmistrza przez Koalicję Platformy Obywatelskiej i klubu związanego z tą właśnie spółdzielnią. Ostatecznie porozumienie o umorzeniu długu nie weszło w życie. W tym przybytku nie tracono czasu na bieganie po schodach. Podczas likwidacji nielegalnej fabryki papierosów pod Wrocławiem funkcjonariusze CBŚP i KAS odkryli zakamuflowaną windę. Wjeżdżało się nią do hali produkcyjnej, w której przestępcy mogli dziennie wytwarzać nawet milion papierosów. Oprócz fabryki zlikwidowano także nielegalny magazyn. W sumie wpadło 8 podejrzanych osób. Lokal z windą mogą zamienić na lokal z kratką. A Teleekspres i bez windy szybko się porusza. Za chwilę pokażemy znaki drogowe zaprojektowane przez dzieci i stojące na ulicach Włocławka, a będzie też Pretty Woman z Łodzi. Zielona klasa i w każdej ławce mikroskop. W takiej pracowni miłość do przyrody musi wykiełkować i zakwitnąć. 360 metrów do sukcesu. W 7,5 godziny para wspinaczy zdobyła najwyższy komin w Europie. A na koniec pokażemy śpiochy na strychu katedry. Inwentaryzację trzeba było przeprowadzić na paluszkach. Historyczna sensacja w dzielnicy Wilda w Poznaniu. Na jednym z podwórek pracownik Instytutu Pamięci Narodowej odkrył część zapomnianego pomnika Józefa Piłsudskiego. To pozostałość monumentu, jaki marszałkowi ufundowali żołnierze 7. Batalionu Saperów. Przez lata nawet najstarsi mieszkańcy zapomnieli, komu był poświęcony okazały obelisk. Pomnik został odsłonięty w 1933 roku i w pierwotnym kształcie istniał do wybuchu II wojny światowej. Dzisiaj wygląda on, no tak jak wygląda, jest dosyć zniszczony. Natomiast w tym miejscu, u jego podnóża, była odznaka 7. Pułku Saperów. Została skuta przez Niemców. Niemcy skuli wszystkie oznaczenia, także orła, który znajdował się na szczycie pomnika. Poznański IPN chciałby przywrócić pomnikowi dawny wygląd i przenieść go w bardziej reprezentacyjne miejsce. Symbol dolnośląskiej Solidarności wjechał na karty komiksu. To legendarny Jelcz 043 zwany Ogórkiem, którym Tomasz Surowiec podczas sierpniowych wydarzeń 1980 roku zablokował wyjazd z zajezdni numer 7. Opowiedziana kolorową kreską historia ma dotrzeć do najmłodszych czytelników. Tytułowe auto zaś czeka powrót na legendarną trasę tuż po remoncie.
We Włocławku w pobliżu szkół pojawiły się nietypowe znaki drogowe, zaprojektowane przez dzieci dla nazbyt spieszących się kierowców. O zdjęciu nogi z gazu przypomina ślimak z 30 na muszli czy uczennica z tornistrem. Nowe tabliczki to zwycięskie prace konkursowe, które powstały w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Po lekcjach w takim otoczeniu uczniowie w temacie przyrody nie będą zieloni. W szkole podstawowej w Zawierciu powstała zielona pracownia biologiczna wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe. Mamy mikroskopy do każdej ławki z podłączeniem źródła prądu. Uczniowie mogą sami wykonywać preparaty. Tutaj będą się też odbywały spotkania, na przykład z edukatorami z parków krajobrazowych. Pretty Woman to filmowy klasyk, wiadomo. Od twórców głównych ról, czyli Julia Roberts i Richarda Gira, też nikomu przedstawiać nie trzeba. Tę ponadczasową historię miłosną będzie można wkrótce zobaczyć w Łodzi. Film Pretty Woman wkradł się w serca widzów na całym świecie. Julia Roberts zyskała status gwiazdy, powiększyło się grono wiernych fanek Richarda Gira. Dorównać oryginałowi nigdy nie jest łatwo. Wyzwanie podjął Teatr Muzyczny w Łodzi, gdzie trwają próby do musicalu Pretty Woman. Nad całością czuwa reżyser Jakub Szydłowski. Premiera za kilka tygodni. Ciemne chmury nad Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie nie zwiastują kłopotów, tylko sukces. To nadciąga burza w wykonaniu artystów Polskiego Baletu Narodowego. Spektakl w choreografii Krzysztofa Pastora na podstawie sztuki Williama Szekspira jutro wieczorem trafi na platformę VOD placówki. Będzie dostępny tylko przez 48 godzin. Nie żyje Ryszard Kotys. Aktor filmowy, teatralny i reżyser był absolwentem krakowskiej szkoły teatralnej. 68 lat kariery przyniosło mu ponad 150 ról filmowych. Wykreował m.in. serialowego Paździocha. Ryszard Kotys ciężko chorował. W marcu skończyłby 89 lat. Poprzedni sezon w wykonaniu piłkarzy Barcelony do najlepszych nie należał, a i w obecnym spisują się poniżej oczekiwań. W 1/8 finału Pucharu Króla sporego stracha napędziło Katalończykom drugoligowe zaledwie Rayo Vallecano, choć obyło się bez sensacji. Przez ponad godzinę w Madrycie utrzymywał się bezbramkowy remis. Po golu dla gospodarzy zapachniało sensacją, ale Barcelona z nawiązką odrobiła stratę i wygrała 2-1, pieczętując awans do ćwierćfinału. We Włoszech prawo gry w półfinale Pucharu Krajowego zapewnił sobie Juventus i Atalanta. Turyńczycy rozgromili Spal 4-0, a ekipa z Bergamo po zaciętym meczu pokonała Lazio 3-2. Tego typu konstrukcje pasjonują nie tylko kominiarzy. Słoweńska para wspinaczy Jania Garnbret i Domen Szkofic wdrapała się na mający 360 metrów tyrbowlejski dymnik, czyli najwyższy w Europie komin elektrowni w Tyrbowliach. By mogli to zrobić, na elewacji zamontowano sztuczne chwyty. Pokonanie potężnej pionowej ściany Słoweńcom zajęło 7,5 godziny. W części muzycznej Teleekspresu lider polskiego zespołu, który nie potrafi próżnować. O najnowszych działaniach swojej formacji opowie oczywiście Markowi Sierockiemu. Cześć Marku. Cześć. Właśnie ukazał się trzeci album zespołu Woda. To płyta niezwykła. O tej niezwykłości opowie Radek Kopeć, wokalista i gitarzysta. Dzień dobry Państwu. Istotnie Parallaxis jest bardzo osobliwą płytą. Nie byliśmy w studio z nią, nagraliśmy koncert online bez udziału publiczności, lockdown. Natomiast myślę, że ta energia zespołu Woda, który jest typowo koncertowym zespołem, została zachowana. Zapraszam Państwa do obejrzenia utworu Prisoners of Mind. Na ogół zimują w jaskini lub w sztolni, ale niektóre z nietoperzy cenią bardziej przytulne warunki. Dlatego na zimowisko wybrały strych świdnickiej katedry. W przelocie zajrzy tu nocek nad Terera, borowiec wielki czy mroczak posrebrzany. Wyjątkowym sentymentem strych świdnickiej katedry darzą karliki. Tych nocuje tu setki. Na strychu świdnicy w katedrze nietoperze zimują w szczelinach pomiędzy belkami, w szczelinach kamiennych bądź ceglanych murów. Na paluszkach, by śpiochów nie obudzić, zrobiono nietoperzową inwentaryzację. Niewykluczone, że mieszkańcy strychu mieli oko na rachujących. I my, ludzie, i nietoperze mieszkamy w bardzo podobnych, bliskich sobie miejscach. Fajnie jest, że możemy je zbadać. One też nas trochę badają, ale z daleka. Zdarzały się zimy, gdy nietoperków było nawet 900. Może nadal jest ich siła tyle, że jako skryte z natury bawią się w chowanego. Mamy na koniec mamy jeszcze ofertę, jakiej chować wcale nie zamierzamy, wręcz przeciwnie. Uważamy nawet, że sernik bez kości może okazać się hitem. Ostatecznie najważniejszy w serniku jest przecież ser i to jego brak byłby ewentualną kością niezgody wśród łasuchów. A tych łasych informacji zapraszamy do TVP Info na Teleekspres Ekstra. Jutro Krzysztof Ziemiec. Do zobaczenia.